Taka już tradycja, że się po całym dniu pokazy wszyscy integrują w Gnieźnieńskim Młynie. Dzisiaj usłyszymy warszawskie trio, już za chwilę. Eric Schlafzemann jest Packets. To jest zespół tak naprawdę młody, myślę, no może nie jeszcze tak szeroko znany, ale naprawdę warty uwagi. Muzycy też grający w przeszłości z Paulą i Karolem. To już myślę marka troszkę bardziej znana, na pewno słuchaczom Trójki radiowej, więc tak naprawdę też dajemy okazję trochę poznać, mam nadzieję, uczestnikom Feriady trochę też nowej muzyki. Graliśmy rzeczywiście, wzięliśmy kilka bardzo starych, jakichś wczesnych filmów czarno-białych. I w klubie to było w ramach warszawskiego festiwalu filmowego i zorganizowaliśmy taki wieczór, że zagraliśmy do kilku filmów, przygotowaliśmy trochę utwory, trochę improwizowane. I to było super doświadczenie, w ogóle chętnie byśmy to powtarzali, więc... Może za rok na Ofeliadzie. Może za rok na Ofeliadzie, to było ekstra. Szczególnie, że krótkie formaty robiliśmy. Dzisiaj zagramy utwory głównie z naszej pierwszej płyty, też z drugiej płyty, która planujemy ją wydać w lutym, w marcu. Jeszcze tylko zależy tam od kilku rzeczy. Miksów, ale dzisiaj głównie z pierwszej płyty, jeszcze też z epki, część nowych utworów i zresztą niektóre z tych utworów nowych powstały dzięki graniu muzyki do filmów, bo mieliśmy nowe pomysły i rozwinęliśmy w pełnoprawne takie utwory, które gramy na koncertach. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z kimś, że gram akurat na festiwalu filmowym i kiedyś rzeczywiście robiliśmy takie tappingi, także robiliśmy muzykę do filmów niemych. Zawsze żeśmy siadali i jednak pisali muzykę, a później odgrywali ją na żywo razem do filmu. Lubimy improwizować. Myślę, że większość naszych utworów jednak wynika z improwizacji, którą gdzieś tam składamy. My wymyśliliśmy taki stempel, który awkward rock, czyli niezdarny albo nieśmiały rock. Tak lubimy patrzeć na to, co... na taką muzykę, którą gramy. Taki nieśmiały rock. Inspirowała nas zawsze bardzo smutna muzyka. Nie wiem, jakoś nas pocieszała, ale okazało się, że bardziej naturalnie wychodzą te takie gdzieś tam może smutne piosenki, ale z jakimś błyskiem słońca gdzieś tam. Ale taką chyba największą inspiracją dla mnie i dla Krzysztofa, który gra na bębnach, to był zespół Modest Mouse. Taka właśnie melancholijna, bardzo melodyjna muzyka rockowa.